Wydział Komunikacji śmieje mu się w twarz i co nam zrobisz? W normalnym kraju rozporządzenie by zostało wydane, no chociaż, nie wiem, miesiąc przed. No dobra, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. A witamy po prawie nowemu. Dobra, musimy troszeczkę sobie omówić, co się zmienia najpierw, zanim przejdziemy do kontynuacji naszego tematu. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Słuchajcie, no tak jak na slajdzie i tak jak wczoraj zamieściliśmy, a miało być tak pięknie, no i wyszło jak zawsze w rynku szkoleniowym. Od 6 kwietnia, czyli od środy, obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców zawodowych. Czy było wiadomo wcześniej, że się to zmieni? No ależ oczywiście, że było wiadomo. Było wiadomo już pół roku wcześniej, bo o tym mówiła ustawa o transporcie drogowym. No i co? No wszyscy mieli czas, żeby się przygotować. No a i owszem, jeżeli byłoby rozporządzenie. A rozporządzenie pojawiło się 5 kwietnia przed godziną 20 i dopiero wtedy mogliśmy na 100% zapoznać się z całym materiałem. Wcześniej był dostępny projekt, który zmienił się. No niestety rozporządzenie nie oddaje stuprocentowego projektu, tak? Troszeczkę tam innych rzeczy się znalazło. Co to oznacza dla nas jako kursantów? Bo jako dla mnie ośrodka szkolenia, to sobie też za chwilkę opowiemy. Słuchajcie, pierwsze co? Wszyscy praktycznie rozpoczęliście szkolenia przed wejściem zmian, czyli czysto teoretycznie kontynuujemy sobie według starych zasad, ale musicie dostarczyć PKZ, czyli profil kandydata zawodowego. Od nas z biura dostaniecie zaświadczenie, że uczestniczycie w jakimś tam szkoleniu, w określonej kwalifikacji. I tu już też chyba pan Józef wczoraj tam pisał na szkoleniu okresowym i też widzę, że też jeszcze jesteś, że urzędy są ciągle nieprzygotowane. Po pierwsze, słuchajcie, wzoru zaświadczenia nie ma, jakie wydaje ośrodek, że jesteście w trakcie szkolenia, czyli to jest zwykłe po prostu pismo, że pan Jan Kowalski uczestniczy w takim i takim szkoleniu. Zaświadczenie wydaje się celem uzyskania profilu kandydata zawodowego. Wy to składacie w swoim Wydziale Komunikacji, w swoim starostwie. Wydziały komunikacji niestety ciągle nie mają żadnych wzorów wniosków wypełniania. Nie wiem, czy wniosek będzie, no w każdym razie na razie nasi rządzący nic nie wymyślili. Tak, 2 razy w tygodniu już był OPKZ Konrad również. No i słuchajcie, no jak to właśnie wygląda? System nie działa. No, dziwnym trafem system nie działa w wydziałach komunikacji. Znaczy u nas też zaczął działać z opóźnieniem, bo powinien być uruchomiony 6 kwietnia. My sporo wcześniej złożyliśmy tam wszelkie dyspozycje, nazwijmy to w ten sposób, aby system został uruchomiony. No i został uruchomiony 7 kwietnia, dzień po, czyli w czwartek. My jako szkoła jazdy mamy dostęp do pobierania takich profili, aktualizowania. A dlaczego wydziały komunikacji ciągle nie mają, tego nie wiem. Nieoficjalnie, z nieoficjalnych źródeł, pokątnych źródeł są informacje, że poniedziałek, maksymalnie wtorek powinny w wydziałach komunikacji systemy być dostępne. No cóż, no. I teraz tak, zakładam, że już uzyskacie ten profil, profil przesyłacie do nas, my na koniec szkolenia po prostu go zaktualizujemy. I wy z tym profilem, zaktualizowanym profilem, wędrujecie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, aby zapisać się na egzamin. No i teraz mamy kolejne hity, że miało być tak pięknie. Czyli czysto teoretycznie
WORD-y już od środy organizują egzaminy z kwalifikacji wstępnej. No tak, organizują w ten sposób, że nie wiem, czy mają już dostęp do PKZ-a, może to cały czas jest tak jak w starostwach, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, WORD-y ciągle nie mają jeszcze testów, więc oczekują, zatem, znaczy, ja nie chcę tutaj krakać, że w tym miesiącu się nie odbędą egzaminy w WORD-ach, mam nadzieję, że odpukać tak nie będzie, ale znaczy słuchajcie, ja też nie dziwię się pracownikom WORD-ów, egzaminatorom nadzorującym, dyrektorom, że no na podstawie czego mieli się przygotować, na podstawie projektu. W normalnym kraju rozporządzenie by zostało wydane, no chociaż, nie wiem, miesiąc przed, tak aby każdy mógł przygotować całą dokumentację, przygotować w WORD-ach testy, sale, tak aby wydziały komunikacji, WORD-y szkoły mogły przetestować system PKZ-a, przesyłanie i tak dalej. Zaraz słuchajcie, wy nie macie tego PKZ-a jeszcze, Wydział Komunikacji musi go założyć, czyli oni to będą próbowali, tak? Będzie generalna próba na was osobiście. My będziemy na was testowali pobranie, aktualizację, wysłanie do WORD-u. WORD następnie po egzaminie też będzie testował, jak to działa. No i coś może ciągle nie wypalić. Urzędy wojewódzkie to nie, że nie chcą dać bazy pytań, tylko to jasno z przepisów wynika, że baza pytań jest dostarczana przez Ministerstwo Infrastruktury, także to ministerstwo ma dostarczyć bazę pytań i dodatkowo w rozporządzeniu jest fajny zapis, że ośrodki egzaminacyjne same układają testy, czyli też bym się nie zdziwił, że pojawi się coś nowego. Dobra, Konrad ma bardzo sensowne pytanie. Po co do tego PKZ zdjęcie potrzebne jest? Czy ktoś wołał od ciebie zdjęcia do PKZ-u? No bo to też jest dla mnie bez sensu. Przecież i tak wymieniamy prawa jazdy, czyli składamy wniosek o wymianę prawa jazdy, bo przecież kod musi być wbity do prawa jazdy. Do prawa jazdy składamy fotografię, a do PKZ-a powinno być żądane według mnie tylko i wyłącznie badanie lekarskie, psychologiczne i koniec, no bo po co mi fotografia? Owszem, znaczy tu też, słuchajcie, to też spotkałem się z Wydziałem Komunikacji Płockim, który stwierdził, że my mamy wnioski. No mają wnioski, ale o wydanie karty kwalifikacji zawodowych, a karta kwalifikacji zawodowych jest dla obcokrajowca, czyli dostaje osobny dokument, tak jak chociażby na Wyspach Brytyjskich mamy zaświadczenie uprawnienia CPC, i tak samo tutaj będzie u nas się odbywało w przypadku obcokrajowców. I w przypadku karty kwalifikacji zgodzę się, że jest wymagana fotografia, ale nie przy PKZ-cie. Też szczerze powiedziawszy, nie wnikałem dokładnie w zapisy, co jest po stronie Wydziału Komunikacji. Nie ma żadnego dostępnego wniosku o uzyskanie PKZ-u. Nie ma takich rzeczy, kompletnie nie istnieją. Szkolenia okresowe. Ja wiem, że nie wszystkich to dotyczy, ale też będziecie kierowcami za 5 lat. I tu jest sytuacja troszeczkę dla mnie chora, bo jeżeli tak jak u nas rozpoczęliśmy szkolenie od poniedziałku, skończyliśmy wczoraj w piątek, no to pan kierowca powinien dla mnie uzyskać zaświadczenie, skoro zaczął na starych zasadach, skończył na starych zasadach i z tym zaświadczeniem powinien pójść i z badaniami lekarskimi, psychologicznymi do Wydziału Komunikacji złożyć i tyle, oczekiwać na prawo jazdy. Czy tak się stało? Tak miało być według projektu. W rozporządzeniu zrobił się bałagan. Znowuż my przed końcem szkolenia musimy wydać zaświadczenie, że taka osoba uczestniczy w szkoleniu okresowym, czyli pan kierowca zawodowy specjalnie zjechał z trasy, zrobił sobie wolne, uczestniczy w szkoleniu, dostaje ode mnie zaświadczenie w środę, idzie do Wydziału Komunikacji. Wydział Komunikacji śmieje mu się w twarz i co nam zrobisz?
nie damy tobie PKZ-a, nie, bo nie, bo system nie działa, przyjdź sobie za tydzień. I co taki kierowca zawodowy ma zrobić? Jedzie dalej z powrotem w trasę, nikt za niego tego nie załatwi, bo musi to zrobić osobiście. I co, wróci znowuż, żeby dostać PKZ-a. I problem w tym, że ma PKZ-a mi dostarczyć przed końcem szkolenia, czyli do wczoraj. A nie mógł tego zrobić, bo nie dostał. W związku z tym my jako ośrodek musimy przedłużać szkolenie, tak aby ten człowiek do końca szkolenia nam doniósł. Czyli państwo zmusza nas do jakichś ruchów, troszkę przegięcia prawa, tak? Bo musimy specjalnie wydłużyć szkolenie, bo Wydział Komunikacji się nie wyrobił i nie jest w stanie dostarczyć PKZ-a. No i tak, no i tyle mamy z tych zmian, czyli nikt jeszcze wszystkiego dokładnie nie wie, nic do końca nie działa. I ja bardzo współczuję wam obecnym, że na takie coś trafiliście. No, ci, co skończyli, wcześniej się śmieją, a my tutaj wisimy. Czyli pytania też mogą się zmienić na testach. No i panie Sebastianie, no co ja mam tobie odpowiedzieć? Myślę, tak jak wcześniej na naszych zajęciach omawiałem, że początkowo baza pytań nie powinna się zmienić, bo skoro ministerstwo prześle testy do WORD-ów, czyli to będą raczej pytania, które obecnie były w urzędach wojewódzkich, zostaną zapewne usunięte te błędne, wynikające ze zmiany przepisów, bo te testy tak naprawdę są mniej więcej od 2012-2014 roku ciągle takie same. Na pewno będą się pojawiały powoli nowe pytania, słuchajcie, no chociażby w 2020 roku pierwszy etap pakietu mobilności, w 2022 roku kolejny etap pakietu mobilności, zmieniła się ustawa o transporcie drogowym, zmieniła się ustawa, polska ustawa o czasie pracy kierowców, a w pytaniach nic kompletnie się nie zmieniało. O, zmienił się taryfikator, czyli tak, mamy załącznik, dokładnie załącznik do ustawy jako taryfikator, plus zmienił się zwykły taryfikator kierowców, czyli tych zmian troszeczkę było, a pytania stały w miejscu. Słuchajcie, znaczy my i tak z wami omawiamy naprawdę wszystko na bieżąco, czyli mimo, że wasze pytania stoją, to my i tak omawiamy wszystko ze zmianami, czyli jeżeli tu nas słuchacie, plus dodatkowo też będziemy w najbliższym tygodniu nagrania z wykładów na platformie e-learningowej odświeżali, czyli też no macie wszystko na bieżąco, także no po prostu posłuchać nas i myślę, że będzie wszystko w porządku. Kolejna, słuchajcie, o właśnie, to też bardzo ważna rzecz dla osób, które w tej chwili chciałyby się zapisać na kurs. Czyli tak, prawo jazdy mogą sobie rozpocząć normalnie, ale czy mogą rozpocząć kurs kwalifikacji wstępnej? Nawet jeżeli w poniedziałek ktoś do mnie, do naszych biur przyjdzie z PKZ-em i będzie chciał się zapisać na kurs kwalifikacji, albo przyjedzie kierowca z trasy, który ma tydzień wolnego i chciałby ukończyć szkolenie okresowe, bo nie wiem, za 3 tygodnie mu się kończy, to niestety mam złą wiadomość dla wszystkich. W żadnej szkole w Polsce nie rozpocznie szkolenia. Dlaczego? Dlatego, że rozporządzenie wprowadziło nowy program nauczania. Ośrodek, który posiada w tej chwili zezwolenie, może szkolić, nie może przyjąć osoby na nowy kurs, dlatego że do Urzędu Wojewódzkiego musi wysłać aktualne plany nauczania na każdą kwalifikację osobno i dopóki nie zostanie to wysłane, przyjęte przez Urząd Wojewódzki, to nie możemy rozpocząć nowego kursu. Czyli ja myślę, że dopiero gdzieś za tydzień, półtora, najprędzej będzie można rozpoczynać nowe kursy i okresowe, i kwalifikacyjne. I teraz wy jesteście na początku tej całej kariery drogi. Okej, no możemy ten tydzień, dwa poczekać, nic się z tym nie dzieje, ale postawcie się kierowcy, który specjalnie wraca z trasy i musi coś takiego zrobić, bo inaczej nie będzie mógł kontynuować dalej swojego zarobku, nie będzie mógł utrzymać swojej rodziny. No zrobiła się parodia, a miało być tak pięknie. Słuchajcie, z mojej strony wszystko. Ja w tej chwili przełączam na Leszka,